Czwartek, 7 lutego, Katarzyna Kajstura. Dobry wieczór. Zaczynamy Wiadomości Raciborskie. Dzisiaj w programie podsumowanie działalności Straży Miejskiej w ubiegłym roku. Film w ramach edukacyjnego projektu realizują nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Uruchomiony został program, w ramach którego będzie można uzyskać pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych. Więcej wykroczeń niż w latach ubiegłych odnotowała Straż Miejska w 2007 roku. Raciborscy strażnicy zwiększyli też obszar działania o gminę Krzyżanowice. Wykrytych zostało 1480 wykroczeń, strażnicy udzielili 950 upomnień, nałożyli ponad 400 mandatów oraz skierowali 115 wniosków do sądu, uczestniczyli w 2000 interwencji. Były to różne interwencje od tych, które polegały na zatrzymaniu psa, który biegał po podwórku, poprzez złe parkowanie, tarasowanie bram, podwórek. No, były też interwencje, jeśli chodzi o nieletnich, którzy spożywali alkohol, o dorosłych, którzy spożywali alkohol. Oprócz interwencji strażnicy dbają też o porządek, między innymi pod względem parkowania pojazdów w wyznaczonych miejscach. Skupiliśmy się również na akcjach prewencyjnych, bardziej niż na wykrywaniu sprawców wykroczeń drogowych, szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Raciborza wykroczenia polegające na złym parkowaniu. To jest akurat taka wykroczenie, którego nikt nie lubi, jeżeli nie ma gdzie parkować. Więc taką nową akcją była akcja Bezpieczna droga do szkoły, gdzie prowadziliśmy pogadanki w szkołach z pierwszoklasistami, wręczaliśmy gadżety, no więc to akurat było przyjęte bardzo dobrze. Ubiegły rok był dla Straży Miejskiej szczególny, ponieważ zwiększyła obszar działania o gminę Krzyżanowice. Obszar zwiększył się dwukrotnie. Na tamtym terenie działa jeden dzielnicowy, patroluje ten teren. To była nowość, w związku z tym przybyło nam zdarzeń, wykroczeń w stosunku do roku poprzedniego. Tam głównie były zdarzenia, jeśli chodzi o nieporządek na posesjach. Głównie strażnicy upominali właścicieli posesji, nieprzyzwyczajonych do tego, że należy wykazać się rachunkami za wywóz nieczystości stałych i płynnych. Od kilkunastu lat straż współpracuje z policjantami miejskimi w Opawie. W ubiegłym roku funkcjonariusze wspólnie realizowali projekt w ramach Euroregionu. Polegał na współpracy w ramach udzielania pierwszej pomocy i wymianie doświadczeń. No, w tym na przełomie roku Czesi akurat wykorzystali moment, że Euroregion po stronie czeskiej ogłosił dodatkowy konkurs, w związku z tym, że nie wykorzystali pieniędzy za ubiegły rok. My przystąpiliśmy do projektu jako partner i w tej chwili co tydzień, raz w tygodniu strażnicy z Raciborza jeżdżą do Opawy szkolić się w zakresie technik interwencji. Od ubiegłego roku raciborscy strażnicy korzystają nie tylko z samochodów. Wprowadziliśmy rowery, także dwa patrole mogą w okresie letnio-wiosennym poruszać się na rowerach. W 2007 roku w Straży Miejskiej zatrudnionych było 20 funkcjonariuszy, obecnie pracuje 22. Wystawę malarstwa Barbary Kaszy obejrzeć można w biurze obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ulicy Klasztornej w Raciborzu. Prezentowane są obrazy, efekty zagranicznych wyjazdów plenerowych przedstawiające letni klimat Chorwacji, Włoch i Hiszpanii. Barbara Kasza malarstwem zajmuje się od lat 80. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Eine kleine Massakra to tytuł filmu, który w ramach edukacyjnego projektu realizują wspólnie nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. W przedsięwzięcie zaangażowali się nauczyciele Marcin Cyran i Jarosław Miąsik oraz uczniowie trzeciej klasy Roxana Lewak, Robert Lewak, Karina Makulewicz i Natalia Piskorowska. Thank you.
Bazujemy na programie rządowym Zero Tolerancji dla Agresji i Przemocy w Szkole. Wpadliśmy na pomysł, że w jakiś ciekawy sposób to przedstawimy. Problem, no może nie dokładnie narkomanii, ale dealerki i przemocy w szkole. No i stwierdziliśmy, że dość ciekawym pomysłem będzie nakręcenie takiej komedii. Celem projektu jest ostrzeżenie naszych rówieśników przed narkotykami, przed dealerką, jakie są tego konsekwencje. Wybraliśmy formę komedii, ponieważ wydaje nam się, że to jest ciekawsze. To bardziej trafia do osób w naszym wieku. Takie filmy, jakie widzieliśmy, nie wiem, w gimnazjum, w podstawówce są nudne, nudzą. I każdy jest praktycznie taki sam. Dlatego forma komedii może przyciągnąć osoby w naszym wieku. Nagrania realizujemy po lekcjach, czasami w weekendy. No jest to dość trudna rzecz, dlatego żeby zgrać wszystkich uczniów. Jest nas tam około chyba 30, nawet 40 osób, plus kilku nauczycieli. Jest to dość trudne, bo każdy ma jeszcze swoje zajęcia. W filmie gram dziennikarkę, która próbuje się rozwiązać aferę narkotykową. Próbuje pomóc Robertowi, ale bardziej też sama skupia się na sobie, ponieważ jest dopiero początkującą dziennikarką i chce uzyskać sławę, chce jakiś reportaż zrobić o czymś, co właśnie przyciągnie uwagę i myśli, że jak będzie się trzymać Roberta, wtedy osiągnie jakiś sukces. Kim jest Robert? Robert jest najlepszym uczniem szkoły z mistrzostwa sportowego, który wygrywa wszystkie konkursy i nagle zostaje właśnie wplątany w aferę narkotykową. Jestem zamieszany w tę aferę narkotykową. Trafia do mnie plecak z takimi samymi, taki sam plecak, co ma mafia. Mamy tam, ja mam książki, oni mają narkotyki. Dochodzi do wymiany niechcącej, przypadkowej. Ściga mnie mafia, policja mnie ściga. Chcemy pokazać, że uczniowie i nauczyciel też potrafią współpracować i zrealizować razem jakieś przedsięwzięcie. No i no z mojej strony uważam, że za dużo źle mówi się o młodzieży. My chcemy pokazać i udowodnić, że młodzież też jest dobra, też potrafi coś zrobić. Gdzie jest plecak? Dawaj plecak! Ja? Nie ma plecaka żadnego! Nie ma, że nie ma. Gdzie masz plecak? Dobra, koniec tych bajeczek. Gdzie masz plecak, a w zasadzie jego zawartość? No, słucham. Co teraz wymyślisz? W przyszłym tygodniu kręcimy ostatnie sceny, siadamy do montażu, choć niektóre sceny już mamy zmontowane i tak planujemy na koniec lutego, 27 lutego albo 3 marzec, na środę. Chcemy to zrobić taką premierę dla szkoły, plus dla miasta dwa seanse. Koncert laureatów ogólnopolskich festiwali artystycznych Wyloty odbędzie się w sobotę 9 lutego w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21. Jest to kolejne wydarzenie organizowane w ramach obchodów 900-lecia naszego miasta. Uruchomiony został program wyrównywania różnic między regionami finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dlatego już teraz można składać wnioski o dofinansowanie projektów na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz na likwidację barier transportowych.
w ramach projektu Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami. Nasz powiat został zakwalifikowany do dwóch obszarów. Obszar B, polegający na przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych zakładów opieki zdrowotnej oraz internatów, burs, bibliotek, poradni psychologiczno-pedagogicznej. I w obszarze D, do zakupu lub przystosowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Teraz w ramach tych dwóch obszarów mogą się o to dofinansowanie starać zakłady opieki zdrowotnej, gdzie organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka samorządu terytorialnego ma większościowy udział w spółce prowadzącej taki zakład opieki zdrowotnej, no a szkoły, bursy, internaty te, w których uczęszcza młodzież lub dzieci niepełnosprawne. W tym drugim obszarze mogą się ubiegać wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz gminy, które przewożą dzieci niepełnosprawne do szkół. Kończymy już wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę.